Czy rok 2020 to udany rok? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ja sam nie mam takiej jednej dobrej odpowiedzi, bo ten rok był naprawdę inny niż wszystkie. Jednak na koniec roku staram skupiać się na pozytywach, więc z największych sukcesów mogę powiedzieć, że dzięki przestojom w pracy zawodowej mogłem zbliżyć się z moją rodziną, spędzić bardzo dużo czasu z moją córeczką, co jest dla mnie naprawdę niesamowitą wartością. Inną fajną sprawą jest to, że dzięki czasowi spędzonemu w domu miałem naprawdę masę energii do wybiegania i dzięki temu osiągnąłem coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie osiągnąłem, czyli przebiegłem półmaraton. Bardzo z tego powodu byłem dumny i myślę, że zawsze będę, dopóki nie przebiję tego rekordu. I najważniejsza sprawa, czyli rozwój mojej pracopasji, którą mogłem rozwinąć w tym roku dzięki Wam, dzięki Waszemu zaufaniu. Mam jeszcze wiele pomysłów na to wszystko, więc serdecznie zapraszam do śledzenia moich poczynań i przygotowałem taki mały miks na koniec. Pozdrawiam, cześć! Hej, tutaj Błażej ze Swingarnioła. Siemanko, tutaj Błażej ze Swingarnioła. Gigantyczne wyzwanie, więc trzymajcie kciuki. Tropienie czarownic, palenie czarownic, zabijanie czarownic, przesłuchania czarownic, wszystko to znajdziecie w tych książkach. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo to były moje pierwsze takie rękodzielnicze święta. Mam nadzieję, że przyszłoroczne będą również takie fajne. Tak prezentują się moje fajniaki w całej okazałości. Spójrzcie, przygotowałem tutaj pracę w rozmiarze, na którym najczęściej pracowałem na początku tego roku. W ramach akcji Tworzę to z twarzą dzisiaj prezentuję coś nie tak ładnego jak moje dotychczasowe prace, moje Fizis. To praca odzyskuje urok. Zobaczcie, teraz nic nie ma, a teraz jest misiek. Dzisiaj w akompaniamencie wilka. Nie wiem, czy poznajecie ten motyw? No i tak mu z oczu patrzy. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować coś zupełnie innego, ponieważ nie samym string artem żyje człowiek, a oto dowód. Cześć, prowadzę Was dzisiaj trochę w arkany string artu. Son Goku to bohater, główny bohater mangi pod tytułem Dragon Ball. To jest najlepsza chińska bajka, jaką możecie spotkać. Dodatkowo jeszcze, dlatego zostawiłem tą pracę, aby pokazać Wam pewien aspekt, tak zwany kolejny niuans. Chciałem również jeszcze raz podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzacie. Bądźcie ze mną, ponieważ przygotowuję jeszcze kilka fajnych prac, które mam nadzieję, że Wam się spodobają. Również kilka timelapsów, a w miarę upływu czasu, wtedy kiedy po prostu będę miał taką możliwość, przygotuję jeszcze kilka tutoriali, po to, abyście sami też mogli wejść do tego świata string artu. Mam nadzieję, że będę mógł być Waszym przewodnikiem w tej podróży. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Cześć! Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną tutaj. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!